wróci, czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana, czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie, jaką Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości, jaką Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W niedzielę po Bożym Narodzeniu, która w tym roku zbiega się z ostatnim dniem kalendarzowego roku, Kościół obchodzi święto Świętej Rodziny. Jezus, Maryja i Józef tworzą małą rodzinę, która przeżywa także swoje trudne chwile, ale wie, że Bóg ją ocali. Trwając w dziękczynieniu za miniony rok 2023, polecamy nasze rodziny, aby Jezus był w ich centrum, tak jak w świętej rodzinie. A tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencji wszystkich mieszkańców Bendargowa i Bendargowca. Jest to dar Pana Sołtysa, w intencji całego sołectwa naszego, prosząc, aby Bóg miał nas w swojej opiece, żeby przyjął to, co dobrego się wydarzyło i pobłogosławił na przyszłość. Wołajmy wspólnie, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie, Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, miłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna. I nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła, uprosiłam go u Pana. Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi. Gdy chłopiec będzie dostawiony, odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 3-letniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Silo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas, pozwól, Panie mój, na Twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu po wszystkie dni i jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu. I oddali tam pokłon Panu. Oto słowo Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Szczęśliwi, mieszkają. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu.
Panie zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzy na twarz Twojego pomazańca. Szczęśliwi, którzy mieszkają. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice, przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądź. Maryja i Józef wychowują Jezusa zupełnie zwyczajnie, zwracając uwagę na rzeczy podstawowe.
Kiedy ma lat 12, jak słyszymy, udają się do Jerozolimy. Będziemy słyszeli, że przyniosą również wcześniej Jezusa do świątyni, by przedstawić Go Bogu. Wiedzą dokładnie, kim jest ich Syn. Oni są świadomi, że jest to posłaniec, że jest to Mesjasz. Ale z szacunkiem dla Boga, z szacunkiem dla prawa Bożego wykonują swoje powinności. Bo świętość polega na tym, żeby wykonywać zwykłe sprawy, codzienne sprawy z niezwykłą miłością. Święta rodzina nie dlatego była święta, że była nadzwyczajna, że ich życie było sielankowe, że ich życie było niebiańskie, ale była święta, ponieważ panowała w niej nieprzeciętna miłość. Że obdarzali na siebie nawzajem wielką miłością. I nasze życie będzie wielkie, nasze rodziny będą święte, nasze rodziny będą wyjątkowe, jeśli zwyczajne dni będziemy przeżywali z niezwyczajną, a nawet nadzwyczajną miłością. Bo podstawowym budulcem, składnikiem dobrej rodziny, udanej rodziny, świętej rodziny jest panująca w niej miłość. Zdaje się, że gdzieś to dziś tracimy. Nieraz można zauważyć, że ważniejsze jest mieszkanie niż dziecko. Nieraz ważniejszy jest samochód, dorobienie się. Potem większy samochód, większa pensja. Chodzi o to, żeby młode pokolenie, żeby każdy człowiek mógł doświadczyć, co to jest dom. Żeby każdy człowiek mógł doświadczyć, co znaczy mieć dobrego ojca, mieć dobrą matkę, żeby każdy człowiek na świecie miał doświadczenie atmosfery domu rodzinnego, wspólnego codziennego posiłku, wzajemnego cieszenia się radościami, wzajemnego smucenia się smutkami, które też przychodzą, wspólnego świętowania niedzieli, głębokiego poczucia wspólnoty bycia razem. To rodzina jest środowiskiem, gdzie człowiek może doświadczyć największej miłości i może stworzyć najsilniejsze więzi. I dzisiaj w uroczystość Świętej Rodziny przypominamy sobie tą banalną, prostą, a jakże głęboką prawdę, że wielka świętość polega na wykonywaniu zwyczajnych rzeczy, na prowadzeniu zwyczajnego życia z nadzwyczajną miłością. Lucjan Kydryński, kolega z klasy Karola Wojtyły, wspominał, że Karol Wojtyła w młodości był pobożnym chłopcem, ale zwykłym. Pilnie się uczył, pomagał w pracach domowych, między innymi dźwigając węgiel do swojego domu na trzecie piętro. Ale w tym podejściu do zwyczajnych rzeczy, w tej pilności, w tym namaszczeniu, to wszystko prowadziło go do świętości. Dziś w uroczystość Świętej Rodziny prośmy, aby ta prawda nie tylko była nam znana, ale żeby ta prawda była realizowana w naszym życiu. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywy i umarły, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwał, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Nastąpi teraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszam, że ci małżonkowie, którzy mogą, żeby stanęli blisko siebie, żeby podali sobie prawe dłonie i tak jak w dniu ślubu odpowiadali na zadane pytania. Jeśli któregoś małżonka nie ma, przy którymś z małżonków można duchowo stanąć obok niego i odnowić swoje przyrzeczenia. Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie. I odpowiadając na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła, ponówcie wasze przyrzeczenia. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za was swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Panie Boże, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związek tych małżeństw, aby stały się znakiem związku Chrystusa z Jego Kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tu pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności. Odnów ich przymierze małżeńskie. Pomnóż w nich miłość i umocnij więzi pokoju, tak, aby otoczeni swoimi dziećmi mogli zawsze cieszyć się z daru Twego błogosławieństwa. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Z ufnością teraz skierujmy do Boga nasze modlitwy. Za Ojca Świętego Franciszka, aby zachowywał małżonków i zachęcał ich nieustannie do trwania w ofiarnej i wiernej miłości. Ciebie prosimy.
za małżonków naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy. Za małżeństwa przeżywające kryzys, za małżeństwa rozpadające się, aby miłosierny Bóg uzdrowił ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łaski i błogosławieństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swoje życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego królestwa w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszego sołectwa, za mieszkańców Bendargowa i Bendargowca. Niech Bóg przyjmie ich dziękczynienie za kończący się rok i pobłogosławi im wszystkim oraz naszemu sołtysowi Tomaszowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty prowadziłeś po drogach ziemskiego życia Maryję i Józefa. Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Tobie przebłagalną ofiarę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem Bogu Rodzicy, Dziewicy i świętego Józefa utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim.
górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową, i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi i wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych mieszkańcach Bendargowa i Bendargowca i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku
dziś grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje. I Józef się ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź stajeneczce, chodź stajeneczce, Pana Syna grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.
dwakroć narodzony, raz to tak wieku wiekiem, a teraz matki człowiekiem, raz ojca przed wieku wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Świat przychodzi, ciemna noc w jasności, promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, aniołowie się radują, pod niebiosy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Módlmy się. Miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy wiernie naśladowali przykład świętej rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z nią życiem wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie. Jutro pierwszy dzień nowego roku 2024. Bardzo serdecznie zapraszam na mszę świętą o 10:30. Będziemy polecali cały ten rok opiece i wstawiennictwu Pana Boga. Po nowym roku, 2 stycznia, rozpoczyna się wizyta duszpasterska zwana kolędą. Program będzie następujący. Będziemy zaczynali o 16:00 mszą świętą w kościele. Zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy tego dnia będą mieli kolędę. I tak 2 stycznia rozpoczniemy bendargowo od 47 do 65, czyli od Pana Pachockiego do Państwa Lewickich. 3 stycznia w środę bendargowo od 31 do 19. 4 stycznia w czwartek dwa bloki najbliższych moich sąsiadów, blok 18 i blok 66. 5 stycznia bendargowo od 1 do 15. 6 ze względu na Trzech Króli kolędy nie będzie, natomiast w niedzielę 7 droga na Bendargowa i Kolonia Bendargowo. To taka krótka trasa, którą w niedzielę chętnie obejdę czy odwiedzę mieszkańców. 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, msza święta z obrzędem poświęcenia kredy, kadzidła. Tego dnia również zapraszamy na jasełka, które wystawią tu w Bendargowie uczniowie naszej szkoły imieniem świętego Jana Pawła II w Bendargowie. Również 6 w Barlinku o godzinie 18 będzie uroczystość powitana w naszej diecezji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Czytałem list na ten temat w okolicach
tej uroczystości beatyfikacji. Więc jeśli ktoś chciałby wziąć w niej udział, znaczy w obrzędzie powitania relikwii, to 6 stycznia w parafii w Barlinku, w parafii świętego Bonifacego u księdza dziekana. Wydrukowałem program pielgrzymki. Mówiłem, że w tym roku, który jutro czy dziś o północy się rozpocznie, będzie 900-lecie misji świętego Ottona na Pomorze Zachodnie. To Pomorze Zachodnie wtedy przyjęło chrzest i chciałbym, żebyśmy się udali, to jest propozycja, właśnie do Bambergu, na całą Bawarię i do Austrii, odwiedzając przy okazji sanktuaria, które tam się znajdują. Program pielgrzymki jest wydrukowany w zakrystii. Gdyby ktoś był zainteresowany, to jak najbardziej zachęcam do zapoznania się. Intencje mszalne. Jutro intencja o Boże błogosławieństwo, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla pana Stanisława Królaka. Natomiast we wtorek intencja wolna, w środę też, w czwartek też. Ciekawostka, intencja wolna również 6 stycznia w Trzech Króli. Gdyby ktoś chciał, to serdecznie zapraszam. 7 też, ze względu na to, że jeszcze nie było kolędy, nie można było zamówić, to 7 stycznia również intencja jest wolna. Wszystkim życzę szampańskiej zabawy. Dla mnie jako proboszcza nie tyle się liczy, jak będziecie wyglądali na zabawie, co jak będziecie jutro wyglądali na mszy świętej. Ale poproszę Bartka, żeby ciszej grał, więc zapraszam wszystkich jutro, nawet tych, których może będzie głowa bolała, serdecznie zapraszam, żeby ten rok powitać z Panem Bogiem. A teraz powstańmy i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Jeśli ktoś jest spostrzegawczy, to pewnie zauważył, że zostały pomalowane wszystkie filary wewnętrzne wieży i schody i zostały one pomalowane w kolorze drzwi. To chciałbym, żeby to był jeden kolor, który tu będzie nam towarzyszył. Jak Pan Bóg kiedyś da, pomalujemy też nie cały sufit, tylko te belki, żeby to już było spójne. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie. Pasterzów, co paśli pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł pasterzów, co paśli pod borem woły, wypada wśród nocy ogień z obłoku. Dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje. Skąd ta łuna bije tak miła oku? Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje. Skąd ta łuna bije tak miła oku? Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierze. Tam witali żłobie Pana, poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Dobra. Tak? No, tak, tak. Nie ma problemu. Tu nie wiesz, nie tyle. Bartek,